Decyzję o wyłączeniu biletomatów podjęto w środę. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji wezwał też w trybie pilnym firmę, która wyprodukowała urządzenia, aby ta usunęła usterkę, która polega na niewłaściwym funkcjonowaniu oprogramowania. Obawiało się to przede wszystkim tym, że pojawiały się błędy krytyczne oprogramowania. Krótko mówiąc, pasażerowie, którzy kupowali bilety, nie mogli tych transakcji dokończyć. Usunięcie usterki ma potrwać kilka dni. Do tego czasu posiadacze kart miejskich mogą zakodować na nich bilety w punktach firmowych przy ulicach Trauguta 2, Malczewskiego 15 oraz Limanowskiego 74, a także w siedzibie głównej NZDiK. Punkty czynne są w dni powszednie oraz w soboty w godzinach od 7 do 19.